Jan Brzechwa, biografia. W rzeczywistości Jan Brzechwa nazywał się Jan Wiktor Lesman, ale Jan Brzechwa było jego pseudonimem można powiedzieć literackim. Był to autor Akademii Pana Kleksa na Wyspach Bergamuta, Kaczki dziwaczki i wielu, wielu innych dzieł. Był poetą, autorem bajek, wierszy, tłumaczem, a także adwokatem. Adwokatem był oczywiście z zawodu. Urodził się 15 sierpnia 1898 roku w Żmerynce, obecnie to miejsce znajduje się na terytorium Ukrainy. Wychowywał się na Kresach Wschodnich, później przeprowadził się do Warszawy, gdzie studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa. Uczestniczył jako ochotnik w polsko-bolszewickiej, ale już wcześniej, bo w 1915 roku debiutował w Piotrogradzkim Sztandarze i kijowskim, Kijowskich Kłosach Ukraińskich. O, oczywiście wierszami. Po zwolnieniu z wojska zaczął pisać teksty do kabaretów, piosenki i skecze. Ale to był tylko dodatek do tego, tej jego zawodowej pracy, ponieważ tak jak wspomniałem był adwokatem. W latach 1924-1939 był radcą prawnym Zajksu i specjalizował się w prawie autorskim. Pierwszy tom poezji wydał w roku 1926, 1926 roku. I były to oblicza zmyślone. Później pojawiały się kolejne dzieła, ale dopiero wydane w 1938 roku tomik wierszy dla dzieci tańcowała i nitką. można powiedzieć przyniósł mu sławę i pozwolił mu zapisać się na kartach historii. Kolejnym dużym dziełem wydarzeniem literackim, była wydana w 1939 roku Kaczka Dziwaczka. Tutaj należy wspomnieć, że w 1926 roku wziął ślub z Marią Sunderland, w 1928 roku urodziła im się córka Krystyna, ale Jan Brzechwa był trzykrotnie żonaty. W czasie II wojny światowej dużo pisał i wówczas napisał m.in. Akademię Pana Kleksa, Pan Drops i jego trupa, obie te Rzeczy zostały wydane po wojnie w 1946 roku. Po II wojnie światowej kontynuował pracę jako prawnik i równolegle zajmował się też pisaniem. Jeśli chodzi o jego pracę jako prawnika, zajmował się nadal prawami autorskimi. Był m.in. radcą prawnym spółdzielny. Współdzielni wydawniczej Czytelnik, a w latach 1957-1962 był prezesem Zajksu. Po wojnie zaczął pisać również rzeczy zgodne z socrealistycznymi wrodzorcami, choć często z drugim dnem, i nawet te jego dzieła, można powiedzieć, wychwalające ten ówczesny ustrój, nie zawsze przychodziły przez cenzurę. Po śmierci Stalina z tego zrezygnował. W 1948 roku wydał. Na Wyspach Bergamuta w 1961 roku kolejną część o panu Kleksie, czyli podróże pana Kleksa. W 1965 roku triumf pana Kleksa. Oczywiście był też tłumaczem. Tłumaczył z języka rosyjskiego, na przykład Aleksandra Puszkina. Dużo zawdzięczał współpracy też z grafikiem Janem Marcinem Szancerem, który. Oczywiście nie współpracował tylko z Janem Brzechwą. On był bardzo płodnym grafikiem, ale to właśnie duży wpływ tego grafika odczuwał również Jan Brzechwa. Zmarł 2 lipca 1966 roku w Warszawie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj poleć, pokaż znajomym. Spójrz na inne materiały. Tam są streszczenia różnych dzieł, ale też takie biografie jak ta dzisiejsza. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.